No to co? To dzień dobry. Dzień dobry. Witaj, Darku. Na koniec starego roku. Dzięki ci, że chciałeś się tu spotkać pod Stocznią Szczecińską dawną. O której chcę sobie opowiedzieć, ale wcześniej powiedzieć o człowieku, który jest upamiętniony na tych tablicach. Stanisławie Nadratowskim. Głośniej, proszę. Chcę coś opowiedzieć o Stanisławie Nadratowskim. Ludziom to, że może oni jeszcze nie słyszeli, do ostatniego spotkania tutaj 17 grudnia z premierem Morawieckim, który powiedział o tym człowieku po raz pierwszy na takim szczeblu jako o ofierze zastrzelonej, zamordowanej żołnierzu zawodowym za to, że nie chciał strzelać do ludzi. My do tej pory To może pan jakoś przytoczyć bardziej szczegółowo tą historię? Ja się zaraz przytoczę, tylko my do tej pory Polacy, niektórzy Polacy przynajmniej, którzy się tym interesowali, słyszeli o takim człowieku w Wehrmachcie austriackim, Otto Szymku. Też bohaterze, który będąc w Chorwacji odmówił strzelania do rodziny. Nie wykonał rozkazu swojego. Udawał, że mu się zepsuł zamek. A w momencie, kiedy dostał karabin sprawny swojego dowódcy, powiedział, że nie będzie strzelał. No i dostał jeszcze jedną szansę, przynajmniej jak zeznaje jego siostra, i stanąć w plutonie egzekucyjnym, ale też wtedy nie wykonał rozkazu, czyli nie strzelał. I po kilku miesiącach od tego zdarzenia z Chorwacji został postawiony sam przed plutonem i został zastrzelony. Ale wyrokiem, tak? Natomiast tutaj zdarzyła się sytuacja, powiedziałbym, no nieporównywalnie bardziej haniebna dla polskiego wojska, wprawdzie ludowego, ale jednak. Otóż Stanisław Nadratowski, zanim został żołnierzem służby czynnej, właśnie pracował na terenie stoczni. To już chyba pracowała jego rodzina też. I on został powołany w ramach, wiadomo, powszechnego obowiązku służby wojskowej. I jak się rozpoczęły te tak zwane zdarzenia, jak to się wtedy nazywało, grudniowe, to jakby ktoś nie do końca wiedział, czym były sprowokowane, to były sprowokowane właśnie drastycznymi podwyżkami cen żywności, ponieważ nie można było, jak wiadomo, w tamtych czasach było zapewnić odpowiedniej ilości towaru. No to chodziło o to, żeby ludzie nie mieli na zakup tego towaru, żeby po prostu ich nie stać było, choćby na najskromniejszą wigilię. No i ludzie wyszli, bohatersko wyszli, stoczniowcy stąd wyruszali. Między innymi, albo przede wszystkim stąd, i skończyło się to strzałami z 16, tak naprawdę 17 ofiarami. Tylko ta 17 to było, też może powiem, bo jak tego nie powiem, to teraz to pewnie niewielu, albo może prawie nikt by o tej osobie nie usłyszał. Chodziło dzisiaj aktualny temat. Dziecko, dziewczynka, zamordowane w łonie matki, wtedy 23-letniej pani Emilii Prześlakiewicz, jeżeli żyje, bo tego nie wiem, widziałem ją około 10 lat temu, to wtedy mieszkała na ulicy Łuczniczej. Otóż, jeżeli żyje, to w tym roku skończyła 70 lat, no i została wyszarpnięta z tramwaju na wysokości to Aleja Niepodległości, jest od bramy portowej w stronę Placu Żołnierza właśnie, jechał tramwaj tylko w drugą stronę, przy PKO BP został obrzucony kamieniami. To wszystko działo się 18 grudnia. Kiedy się zatrzymał, ktoś wrzucił świecę dymną, jedną, drugą. Niestety nieznani sprawcy, zrobił się tłok przy wyjściu i wtedy ktoś tą młodą kobietę wyszarpnął, ona łonem uderzyła w siatkę ochraniającą, no nie ta sama, ale taka siatka stoi w tym miejscu i
zostało zmiażdżone jej dziecko. Urodziła dokładnie w Wigilię 70 roku i wtedy ordynator, który przyjmował ten poród tego martwego płodu, stwierdził macerację zwłok, czyli że około tygodnia już dziecko nie żyło. No to to jest ta 17 pewna jednoznacznie ofiara tamtych wydarzeń. Podobno Staszek Nadowski był tego świadkiem, podobno chciał skoczyć do tego mężczyzny, który wyszarpnął, to mówił mi brat Staszka, ale ja do końca, że tak powiem, nie mogę stwierdzić, że to jest na 100% fakt. Natomiast na pewno powiedział, że nawet nie załaduje karabinu ostrą amunicją i tak się zachował właśnie 18, kiedy oni poszli, żeby oddać jakieś tam strzały ostrzegawcze z placu żołnierza do gromadzącego się tłumu. On nie załadował zgodnie z tym, co powiedział. I 19 w towarzystwie dwóch kolegów w pierwotnej wersji jako jedyny przeszedł przez podwórze razem z nimi. Dzisiaj stoi tam PKO SA, taki różowy, chyba najnowszy ze wszystkich tej firmy banków w Szczecinie. I największy tam wtedy była taka, że tak powiem, luka, było boisko szkolne. I ci dwaj wrócili, a on nie, i oficjalnej wersji popełnił samobójstwo. Tak było przez kilkadziesiąt lat mówione, a potem nagle okazało się, że brana jest pod uwagę możliwość tak zwanego nieostrożnego obchodzenia się z bronią. To jest kompletną paranoją. Ja byłem jedynym człowiekiem jako radny miasta Szczecin, chciałem upamiętnić wszystkie ofiary tak zwanym szlakiem pamięci grudnia. Znalazłem, odkryłem, gdy dotarłem do wszystkich miejsc, gdzie ludzie byli śmiertelnie ranni lub zabijani, no z dokładnością do kilku metrów, i wtedy poszedłem również na to podwórze przy Kaszubskiej 64 do ludzi tam mieszkających. Zresztą byłem jedyną osobą, która z tymi ludźmi rozmawiała. No i wtedy dowiedziałem się o tym, że działo się to w taki sposób, że były krzyki, była bieganina, były strzały, i wszystko działo się to około godziny 20, 19 grudnia, więc wiadomo było, że ani samobójstwo, ani szczęśliwy wypadek nie wchodzi w rachunek. Czyli po prostu został zabity za to, że odmówił wykonania rozkazu. On tak? Został zabity za to, że odmówił wykonania rozkazu, został rozstrzelany, tam na niego musieli czekać, on się musiał zorientować, jak podchodził do tego murku, że tam na niego czekają, i w tym momencie, ja nie wiedziałem tylko, czy zomowcy do pewnego momentu, teraz wiem, że to było wojsko, i był na tyle dzielny, na tyle sprawny i na tyle szybki, że nie pozwolił sobie strzelić w przód głowy, bo wtedy byłaby to zupełnie... On jest postrzelony z tyłu, z KAK, czyli z KBKK. Czyli samobójstwo całkowicie. Ale nie, no bzdura, natomiast tragedia polega na tym, że ja o tym mówiłem od kilkunastu lat. Co najmniej prawie 10 razy spotykałem się w tej temacie z ówczesnym dyrektorem. Mówię o czasach od momentu, kiedy ja byłem radnym miasta Szczecin, czyli 2006-2010. Doktorem Stefaniakiem, i ten pan nie tylko mnie zbywał generalnie tym właśnie mówieniem o nieszczęśliwym wypadku, jeżeli nie o samobójstwie, ale dwa lata temu pozwolił sobie na tak haniebną rzecz, że kiedy ja na placu Grunwaldzkim, poproszony przez mojego kolegę znanego nam Bartka Licewicza, opowiadałem całą historię Staszka Nadratowskiego, to on nad grobem Staszka, bo pierwszy raz robili ze Stowarzyszenia Grudzień 70, którego jestem członkiem zarządu w tej chwili, taką właśnie, nie chcę powiedzieć procesję, no może pielgrzymkę pamięci, że szli od grobu do grobu i nad każdym grobem ktoś miał coś powiedzieć. I kiedy pani Grażyna, obecny wiceprezes stowarzyszenia, chciała coś powiedzieć, wtedy on powiedział właśnie, że on powie, że już wszystko jest wiadomo, że on został jakby zmęczony jakimiś ćwiczeniami, zasnął na karabinie i sobie przypadkowo wyszczelił. Z rozmowy z bratanicą Staszka, która w Londynie zajmuje się pisaniem historii swojego bratanka, przepraszam, wujka, ona jest bratanicą swojego wujka,
dowiedziałem się, żeby było już zupełnie do końca strasznie i tylko strasznie, że miał na rękach właśnie tak zwane grube łapawice wojskowe, takie dwupalczaste. Mhm. I jeszcze w dodatku broń była nastawiona na ogień ciągły. Cóż w ogóle jest, więc opowiadanie takich rzeczy, no niestety ten pan jest dzisiaj... A te dane, że ktoś go zastrzelił, to kto może potwierdzić? Jest ktoś, kto może potwierdzić? To znaczy, zaraz wszystko powiem. Wiadomo, że ktoś go musiał zastrzelić, że ta bieganina, te krzyki, te strzały, to nie ani samobójstwo, ani wyklucza. Że w ogóle technicznie było to niemożliwe, tak? Poza tym, no nie można sobie z tyłu strzelić dwa razy, a o tym już wiedziałem na początku lat 70., bo ja znalazłem w książce Grudzień, sierpień, grudzień, z tym, że jeszcze wtedy, jak rozmawiałem z tymi ludźmi i jak widziałem zwłoki Staszka, znaczy zdjęcia przekazane mi przez rodzinę, to wiedziałem, że chodzi o wyloty z przodu głowy, a nie o wloty kuli. No tyle to, zresztą te zdjęcia mam do dzisiaj. No i jak się okazuje, natomiast dzisiaj jeszcze człowiek, który w ramach, powiedzmy, dysponowania wiedzą fachową z racji bycia jakimś specjalistą medycyny sądowej zajmuje się tą sprawą, nie będę mówił jego nazwiska, ale znam to nazwisko, no też jakby wskazuje na strzały z przodu. Więc ja mówię, to tylko ekshumacja może coś i tu bardzo proszę przede wszystkim tych, którzy wstrzeli na mój wniosek, dzięki moim właśnie dodatkowym informacjom, czyli rozmową z tymi sąsiadami z miejsca tego wypadku, tego morderstwa. Proszę, żeby również rodzina zgodziła się, żeby tak najszybciej przeprowadzić, bo chodzi o to, żeby jeszcze można było doprowadzić do procesu i zabójców, i tych, którzy zlecili to zabójstwo. No, dramat polega na tym, i tu chcę powiedzieć, że ten pan, dyrektor ówczesny, jest dzisiaj dyrektorem generalnym IPN-u, jednym z głównych, no poza panem Szarkiem, można powiedzieć jego zastępców w pewnym sensie. Zresztą był tu też na tych uroczystościach. No i następna tragiczna sytuacja, dla mnie tragiczna zupełnie, że osoba dzielna, mogę powiedzieć tylko tyle, bo więcej nie mogę powiedzieć, bo ona sobie tego nie życzy, więcej tego nie zrobię. Przy wszystkich osobach z grudnia 70, znaczy wszystkich, no tylko 10 przynajmniej, powiedziała parę miesięcy temu, że ona czytała akta, których nie powinna była czytać. I że tam było powiedziane, kto jego zajął, znaczy nazwisko było wykreślone, natomiast funkcja jego była określona. Ona teraz mówi, że nie może tego potwierdzić, bo jej grożą 3 latami więzienia, więc ja się ciągle pytam, gdzie my żyjemy. I chciałbym głośno powiedzieć tej mężnej niewiasty, żeby się zastanowiła, bo ostatnio mi opowiadała też o tym, jak wierzy głęboko w to, że pan Marian Jurczyk, którym zresztą dane mi było być internowanym i tam go poznać, no i znać tego człowieka, podpisał tylko dlatego, że rzeczywiście przyłożono mu pistolet do głowy i powiedziano mu, że jeżeli nie podpisze współpracy, to go zastrzelą. To ja się tej pani chcę zapytać, jeżeli ona to odsłucha, a ja jej powiem, że to będzie to nagranie. Żeby się zastanowiła, czy gdyby on szczelił, czyli zabił pana Mariana i ona dostała akta mówiące o tym, kto to był, to też dałaby się dzisiaj, że tak powiem, zaszantażować tym, że jak powie, co czytała, a czego nie powinna czytać i o czym nie powinna mówić, bo odpisała jakieś tam zobowiązanie. Mówię, chodziło o sprawę sprzed 11 lat, kiedy była kwestia odsłaniania pomnika Solidarności, tego anioła Solidarności, tak? To też by tego nie powiedziała, gdyby chodziło właśnie o zastrzelenie Mariana, a nie Stanisława Natowskiego, tylko to jej chciałem zapytać. No więc oczywiście dramat polega na tym, że tego człowieka, ja wiem jaką on funkcję pełnił, ja wiem co ona powiedziała i z czego teraz się próbuje wycofać, dzisiaj się próbuje przedstawiać jako świadka, to znaczy on się próbuje wyłgać w ten sposób, że go tam nie było, tylko go tam dowieźli. No, sytuacja jest dla mnie no zupełnie... Mówi pan teraz o ewentualnych mordercach, tak? O mordercy! Aha. Bo podobno te 2 strzały oddał 1 człowiek. Mhm. Ja powiem to, co słyszałem i co jest gdzieś zapisane. To znaczy, ja byłem przekonany, że to było w archiwach szczecińskich. Teraz już nie wiem, bo teraz wersje się zmieniają, czy to były
poznańskie archiwa, czy to były gdańskie archiwa, bo rodzina mi mówi, że tylko w Gdańsku, a ta pani mówi znowu coś o Poznaniu. Tak czy inaczej, ten dokument istnieje gdzieś i jest do odnalezienia, jeżeli się go chce odnaleźć. I ten człowiek powinien za to zapłacić. Ale oczywiście on był wykonawcą, on się może tłumaczyć, że jakby on nie wykonał tego rozkazu, to znowu jego by ktoś zastrzelił. I dlatego najbardziej dla mnie winni są ci, którzy ten rozkaz mu wydali, w ogóle taki rozkaz wydali, w taki sposób na podwórzu, żeby wyprowadzić tego chłopaka, zrzucić go tam z murku i go tam zastrzelić. To jest dla mnie coś niewyobrażalnego i nawet na standardy tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego jest to potworna zbrodnia. A czy ten człowiek był gdzieś upamiętniony wcześniej tutaj w Szczecinie już? Czy Staszek jest? Nadratowski? Tak. Nie no, jest na tablicy, powiedziałem. Czyli jest jako ofiara stanu... Jest jako ofiara, natomiast 70. Ja przepraszam, robi się z niego ofiarę, to znaczy jak ja słyszę, że on się sam zastrzelił, albo jeszcze lepiej, nieszczęśliwie się postrzelił, tu chodzi o tego człowieka, no to przepraszam, to jest dla mnie dramat. Oczywiście to jest również dramat rodziny. Rodziny. Trzeba tak jedynie tylko trzeba przyznać, że choćby... A premier Morawiecki będąc tutaj, co o nim powiedział? Bo... Że został zastrzelony, bo nie chciał, zamordowany wprost, tak powiedział, bo nie chciał strzelać do ludzi. A skąd premier ma takie informacje? I tu jest właśnie to, co chciałbym dzisiaj ktoś Morawieckiemu, premierowi bohaterskiemu, powiedział, że zachował się jak harcerz. Pamiętajmy, harcownik to był ten, który zaczynał walczyć wtedy jeszcze, kiedy inni się tylko patrzyli na pole bitwy. I tak ja rozumiem bycie harcerzem, którym jestem. No to w tym roku, który idzie nowym, będę miał 50 lat służby instruktorskiej, czynnej. Więc za sobą, więc powiem tak. No właśnie. I tutaj też jest dla mnie jakaś tajemnica, tak? A wcześniej władze żadne nie poruszały tej informacji? No to jeszcze raz powtarzam, ja doprowadziłem do tego, że rok temu, a w zasadzie nawet nie cały rok, została wszczęta, umorzona procedura śledztwa przez pion prokuratorski IPN-u. Właśnie dzięki temu, że dostarczyłem nowych dowodów, ale ja o tym mówiłem wiele, wiele razy i dopiero kiedy szefem IPN-u został Paweł Skubisz, on i o tym mi powiedział, że jest nowym szefem oddziału zachodniopomorskiego IPN. Kiedyś mi się spotkali, a powiem, bo to było, ja byłem w mundurze, a on był, nawet jak ja, uczestniczył w pogrzebie Inki Zagończyka. I wtedy mi powiedział, jak wracaliśmy jednym autobusem, że on, bo ja tam jechałem pociągiem, wracałem z autobusem, i on powiedział, że on jest nowym szefem, no i że on doprowadzi do tego, I tak zrobił. Znaczy, bo tak szczerze, patrząc na realia polityczne, to ktoś pewnie to podsunął premierowi Morawieckiemu. Oczywiście! No ktoś mu to musiał podsunąć. Mało tego, ktoś wiarygodny musiał powiedzieć, że to jest prawda. No to tym bardziej, i to jest dla mnie pierwsze kryterium, że będziemy te stulecie niepodległości obchodzić w pełni niepodległej, suwerennej, nieuwikłanej w żadne układy i w żadne sitwy w Polsce. I jednym z tych to będzie to, że zamknie się w końcu sprawę bohaterskiego żołnierza, może najbardziej bohaterskiego ze wszystkich żołnierzy, jakich miało tak zwane Ludowe Wojsko Polskie w 70 roku. Czy można spokojnie nazwać tego człowieka zapomnianym bohaterem Szczecina? Ależ oczywiście! I dlatego moim marzeniem, i dlatego nie odzywałem się, bo liczyłem na to, że się tu jeszcze spotkamy. Jak ty pamiętasz, że wracając z tego bulwaru od... Poprzedni film dla tak jest, tak jest. Poszliśmy... To może tutaj napomknę, bo co jestem w Szczecinie, tutaj właśnie nagrywam z panem Andrzejem Karutem jakiś krótki film dotyczący historii. Tak jest. I chcę ci powiedzieć, dlatego się nie odzywałem, jak żeśmy stanęli w miejscu, o które też walczyłem, żeby usunięty został ten haniebny pomnik ku czci Rokossowskiego marszałka i sowieckiej armii, tak naprawdę sowieckich bandytów, którzy zachowali się dokładnie jak bandyci w Szczecinie, jeszcze nie tylko w Szczecinie, czyli gwałcąc, mordując, okradając ludzi.
Chciałem, żeby ten pomnik już wtedy został przeniesiony. Niestety wtedy się nie udało, teraz się udało i za to chwała całym... Mamy jeszcze jeden pomnik do przeniesienia. To znaczy mówimy o tym na szosie polskiej? Tak. No, tamten to jest w ogóle hańba, bo tam jeszcze te symbole, tu przynajmniej gwiazdę ściągnięta, tam gwiazdy, sierpy i młoty to dzisiaj straszą i to ludzi na... No to w następnej turze. Tak, to, ale w każdym razie ja właśnie moim marzeniem jest... żeby na tym placu, Placu Żołnierza, stanął w 20 roku, czyli w 50. rocznicę wydarzeń z grudnia 70 roku, stanął pomnik właśnie Staszka Natowskiego. W jakiej formule, nie wiem. Na razie tam ma być tylko skwer. Ja, pierwsze, co trzeba zrobić, to zakończyć tą całą haniebną procedurę, trwającą już dziesiątki lat, a przynajmniej od tak zwanej, w cudzysłowie, wolnej Polski, bo jednak uważam, że data 89 to jest strasznie naciągana, bo jak już bym jakąś datę wolności chciał wymienić rzeczywiście, to wymieniłbym i pewnie będziesz wiedział dlaczego, dokładnie 17 września, ale 93 roku, no bo to jest ta orwellowska data. Orwell pisał 84 w 48, a w 17 września 39 bandyci sowieccy tu weszli jako okupanci, a 17 września 93 roku, czyli znowu przy odwróconej dacie, wyszli. I to powinna być data wolnej Polski. No, przynajmniej zewnętrznie wolnej. No i to jest temat, których jeden chciałem tu poruszyć. To, i tutaj robimy na razie kropkę. I to możemy kropkę zrobić, tak jest.